Szanowni Państwo, dziękujemy za przybycie na dzisiejszy briefing prasowy z udziałem ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnika rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marka Grubarczyka, prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy oraz starosty Włomińskiego Adama Lubiaka. Witam wszystkich przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji, mediów oraz samorządowców z terenu powiatu wołomińskiego. Nieprzypadkowo spotykamy się właśnie w tym miejscu, w Pałacu Ślężany, mieszczącym się na obszarze Natura 2000 w Dolinie Dolnego Bugu. Już za chwilę nastąpi podpisanie dwóch listów intencyjnych. Pierwszy podpiszą panowie ministrowie oraz pan prezes i będzie on dotyczył podjęcia współpracy przy zaprojektowaniu i budowie innowacyjnej jednostki edukacyjno-dydaktycznej. Następnie pan prezes Przemysław Daca i starosta Adam Lubiak podpiszą list, na mocy którego reprezentowane przez nich instytucje wspólnie zaangażują się w poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania turystycznego Doliny Bugu w rejonie miejsca, w którym się znajdujemy, na terenie gminy Dąbrówka. O zabranie głosu i przedstawienie projektu proszę pana ministra Przemysława Czarnka. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, szanowni panowie ministrowie, panie starosto, wszyscy szanowni państwo. Ja jestem bardzo wdzięczny panu ministrowi Markowi Grubarczykowi, panu prezesowi Przemysławowi Daca za współpracę dotychczasową i za zaproszenie do tego projektu. Projektu, którego efektem końcowym będzie znakomita pomoc dydaktyczna. Pomoc dydaktyczna wykorzystywana przez nauczycieli na wyjazdach z młodzieżą, na wyjazdach z dziećmi. Zatem ta barka, która będzie uczyła dzieci i młodzież i kształciła w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale w ogóle wszystkiego, co związane jest z problemami dotyczącymi wody. Woda, proszę państwa, to jest rzecz, bez której nie jesteśmy w stanie żyć. Nie jest tak w Polsce, że jest jej za dużo, wręcz przeciwnie, mamy problemy z niedostatkiem wody i trzeba na to zwracać uwagę. Ale trzeba zwracać uwagę również na to, co dzieje się, zwłaszcza w ostatnich latach, a związane jest to również ze zmianami pogodowymi i klimatycznymi, na zagrożenia powodziowe, na to, co woda może niestety zrobić również złego w życiu człowieka. Zatem na całą tą sprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, którym ja jako wojewoda zajmowałem się na bieżąco przez 4 lata we współpracy właśnie z panem ministrem i z panem prezesem, tworząc i budując stałe przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły w województwie lubelskim. Za to też bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest inwestycja praktycznie zakończona i jesteśmy w województwie lubelskim z tego powodu wdzięczni i bezpieczni, bo czujemy się bezpieczni. Młodzież i dzieci potrzebują dzisiaj edukacji na wysokim poziomie, ale przy pomocy nowoczesnych metod i nowoczesnych pomocy dydaktycznej. Barka, która powstanie, taką pomocą właśnie będzie również miejscem, zresztą nie tylko jedna, bo chcemy, żeby to był projekt, który rozpoczyna się od tej jednej barki, ale one będą rozpowszechnione w całej Polsce, to będą miejsca, do których będą mogły zmierzać wycieczki szkolne, choćby w ramach Poznaj Polskę, o którym będziemy szerzej mówić w przyszłym tygodniu, o tym programie, i żeby właśnie przy pomocy i w tych pięknych miejscach związanych z polską przyrodą młodzież i dzieci obserwowały wszystkie te zjawiska, które rzeczywiście są z jednej strony pożądane, a z drugiej strony stanowią zagrożenie, żeby miały świadomość tego, co jest związane z wodą. Bardzo dziękuję za ten projekt, bardzo dziękuję panu staroście za również dzisiejsze spotkanie, za inspirację w tym zakresie. Jestem przekonany, że w krótkim czasie będziemy mieli sukces edukacyjny z tym związany. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu ministra Marka Grubarczyka. Dziękuję bardzo panie ministrze, panie starosto, szanowni państwo. Tak jak powiedział pan minister Czarnek, jest to dla nas niezwykle
ważna rzecz, związana przede wszystkim z edukacją i z tym dostępem do edukacji w mniejszych miejscowościach. I tu przy tej okazji ogromne podziękowania dla pana starosty Adama Lubiaka, który natknął nas takim pomysłem, że owszem, budujemy, już nie mówiąc o wielkiej infrastrukturze, zbiorniki, budujemy przecież stopnie wodne, realizujemy ogromne inwestycje związane właśnie z ochroną przeciwpowodziową, przeciwsuszową, prowadzimy edukację, ale ta edukacja powinna mieć właśnie taki bezpośredni dostęp, a już stworzenie rozwiązań jednostki pływającej, która mogłaby być niezwykle magnetyzującym rozwiązaniem dla młodzieży, jest dla nas fantastycznym rozwiązaniem. Tutaj podziękowania dla pana prezesa pracy, który znalazł pieniądze na to, aby rozpocząć ten projekt, bo tak jak już pan minister powiedział, zaczynamy realizację barek różnego rodzaju, płaskodennych, tych z funkcją wyładunkową, ale głównie, żeby one miały właśnie charakter edukacyjny i aby mogły docierać w tym przypadku do przepięknego powiatu wołomińskiego. Zresztą to jest moje kochane miejsce, Starorzecza, na które wszystkich Państwa zapraszamy, Starorzecza Bugu, które warto odwiedzać i podziwiać. Też jest dla nas ważne, jako ministerstwa, które mamy w swoim zasobie niedawno otworzoną, reaktywowaną szkołę Technikum Żeglugi Śródlądowej, aby również młodzież zachęcać do tego zawodu. Oczywiście żegluga śródlądowa ma i będzie miała dłuższy charakter, jeśli chodzi o odbudowywanie, ale dzisiaj mamy ogromne zapotrzebowanie właśnie na to, aby młodzież znajdowała pracę na jednostkach śródlądowych. Przede wszystkim, które pływają niestety jeszcze nie po polskich rzekach, ale proces, który będzie następował, myślę, że będzie również atrakcyjny dla młodzieży. Jeszcze raz, panie ministrze, pani starosto, panie prezesie, serdecznie dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu prezesa Przemysława Dacę. Panowie ministrowie, panie starosto, szanowni państwo, ja może przybliżę trochę więcej szczegółów. Otóż postanowiliśmy wybudować wspólnie jednostkę żeglugi śródlądowej. W zasadzie ma być to zestaw, czyli barka pchana i pchacz, który ma służyć dwojakim celom. Zresztą stąd obecność ministra właściwego do spraw żeglugi i oczywiście ministra właściwego do spraw edukacji. Ma być to barka ekologiczna w tym zakresie, że ma być szczególnie nowatorską jednostkę napędową, proekologiczną, tak żeby promować żeglugę śródlądową, która jest najbardziej ekologiczną sposobem transportowania towarów, więc to ma być edukacja w zakresie żeglugi śródlądowej, a z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ta barka miała funkcję edukacyjną. Ma być to nowoczesna jednostka, która będzie zawierała w sobie rekwizyty, czy takie elementy multimedialne, które będą stanowiły podstawę do szkolenia, do nauki dzieci i młodzieży w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska wodnego, pokazywała, czym jest gospodarka wodna, czym jest ochrona przeciwpowodziowa. Będziemy edukowali społeczeństwo w kierunku takim, że mamy bardzo mało wody, jeżeli chodzi o kraj, bo dla nas najważniejszą rzeczą jest świadome społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo jest świadome problemów w zakresie gospodarki wody, wtedy nam zdecydowanie będzie łatwiej pracować. Dlatego tu bardzo dziękuję przede wszystkim za wsparcie panów ministrów, którzy się włączają w ten projekt i nas wspierają od samego początku. Myślę, że to będzie bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o edukację. My jako Wody Polskie stworzyliśmy taki program edukacyjny Aktywni Błękitni. Myślę, że to był taki początek. Chcemy prowadzić taką jednostkę, która będzie przyjmowała w miastach. Będziemy organizowali tam zajęcia, pokazy,
Myślę, że to będą też takie rozwiązania, jakie wprowadza pan minister Czarnek, też w innych miastach. Bardzo nowoczesna edukacja, to jest to, na czym nam jak najbardziej zależy, więc również tutaj panu ministrom bardzo dziękuję za wsparcie. Drugi projekt jest też związany z edukacją, bo oprócz tego, że to z panem starostą tutaj się spotkaliśmy, nawiązaliśmy współpracę przy modernizacji wałów nad Bugiem i postanowiliśmy jeszcze zastanowić, co można zrobić tutaj z regionem, tak żeby go tą wodę, ten Bug otworzyć bardziej dla społeczności lokalnej. Na pewno można dokonać szereg inwestycji dotyczących utrzymania brzegu rzeki Bug, ale można to doskonale połączyć również z turystyką wodną, jak również z edukacją. Mówimy tutaj o terenach Natury 2000, o różnych ciekawych siedliskach przyrodniczych i myślę, że w ramach tej turystyki można to również pokazać społeczeństwu, młodzieży, wprowadzając takie elementy edukacyjne, jak ścieżki edukacyjne, czy pokazy już w terenie przyrodniczym. Myślę, że te dwie rzeczy się bardzo dobrze, trzy w zasadzie sobą łączą, otwierają społeczeństwo lokalne na wodę, a z drugiej strony przynosząc im realne korzyści, również finansowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O zabranie głosu proszę starostę Adama Lubiaka. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W powiecie wołomińskim, Panowie Ministrowie, Panie Prezesie, Szanowni Państwo Radni, Członkowie Zarządu, Panie Starosto, widzimy tutaj radnych powiatu. Widać, że każdemu zależy na tym, aby projekt, o którym Panowie Ministrowie powiedzieli, stał się faktem. Ja bardzo cieszę się z tego powodu, że po raz kolejny spotykamy się w powiecie wołomińskim przy tak ważnej sprawie dla naszych mieszkańców, dla obu mieszkańców całej Polski, ponieważ jednostki, o których była mowa, będą wykorzystywane na terenie całego kraju. Ale to tu właśnie w powiecie wołomińskim, w gminie Dąbrówka, w Dolinie Bugu, przepięknej malowniczej miejscowości, podpiszemy za chwilę bardzo ważne dokumenty z punktu widzenia naszych mieszkańców. Ja ze swojej strony dziękuję przede wszystkim swoim współpracownikom, członkom zarządu, naczelnikom, którzy inspirowali nas do tego projektu. To, co powiedział pan minister, oczywiście wielokrotnie, wiele spotkań z panem prezesem. Pan minister oczywiście też prywatnie lubi nasz powiat odwiedzać. Często mówił, jak przepiękne są tereny, że trzeba to pokazać, że trzeba wyeksponować i właśnie w połączeniu z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem, który też lubi odwiedzać nasz powiat, powstanie barka, która będzie edukacyjna i która będzie dla dzieci, dla młodzieży. Proszę Państwa, jesteśmy w stanie pandemii. My będziemy za chwilę musieli z tej pandemii wychodzić. Musimy wzmacniać witalność, siły, psychikę naszą, więc nie ma chyba lepszego pomysłu. Bardzo dziękuję za to właśnie panu ministrom, za ten pomysł, aby wyciągnąć nasze dzieci z naszych domów, żeby właśnie pokazać im, jak piękny jest powiat wołomiński, jak piękna jest Polska. I właśnie program, który pan minister Czarnek wprowadził, czyli Poznaj Polskę, nasze dzieci dzisiaj ze szkół średnich korzystają z tego programu, odwiedzają różne miejsca w Polsce, ale także chcemy, aby nasz powiat był odwiedzany, aby tu właśnie do naszego powiatu także przyjeżdżali turyści. W gminie Dąbrówka w każdym roku mamy kilka tysięcy turystów z Warszawy i też z ościennych miejscowości, którzy przyjeżdżają, którzy są z nami, cieszą się z walorów przyrodniczych, jakie są w naszym powiecie. I dzięki właśnie współpracy z Wodami Polskimi, z panem prezesem Dacą, z panem dyrektorem RCGW, który jest również z nami, będziemy chcieli, aby w przyszłości Dolina Bugu i tutaj też te malownicze miejscowości okalające były unowocześniane, aby ta infrastruktura wodna, infrastruktura nadbrzeża była wzmacniana, była poprawiana. Oczywiście wszystko w zgodzie z naturą, nie chcemy, aby to była ingerencja, ale w zgodzie z naturą, żebyśmy właśnie pokazywali to, co jest najpiękniejsze w naszym kraju, w naszym powiecie. Dziękuję Ci. Dziękuję. Teraz przystąpimy do podpisania listów intencyjnych. Panów ministrów proszę o zajęcie miejsc. Pana ministra Czarnka w środek. W środek. Pana prezesa.
Będziecie obok. Dzisiejszego briefingu. Zapraszamy tutaj do wspólnego zdjęcia gości samorządowców, przedstawicieli instytucji.